I kontynuujemy grę The Lord of the Rings Total War. Tutaj właśnie rozpoczniemy bitwę krasnoludy kontra elfy. Naszym przywódcą tutaj jest Círdan, a u nich Dvalin. Oficer Dvalin, więc to będzie niezła bitwa. Zaatakujemy ją w nocy. Cóż, z naszej armii mogą pozostać nici, gdyż mają oni tutaj tych krasnoludzkich toporników, którzy mają obronę 21. Więc z naszej armii może zostać proch. Zaatakujmy ich w nocy. No i rozegrajmy to na mapie bitewnej. Cóż, jeżeli pozwolilibyśmy się tutaj rozwinąć krasnoludom, one by nas prawdopodobnie zaatakowały i, no cóż, pokonały. Bo swoją armię bym przerzucił i w ogóle tam nie walczył. Nie. Wykorzystałyby tą okazję i moje ziemie byłyby zagrożone, dlatego też wolałem się pozbyć problemu ogólnie z góry. No ale jak to teraz wyjdzie? Zobaczmy. Mam nadzieję, że pójdzie po naszej myśli. Jednak z krasnoludami trzeba uważać. Gdyż to są twarde bestie. Tak zwane czołgi. Najlepszy opis krasnoluda czołg. Okej, ustawimy ich sobie w takim. Łucznicy, albo nie, łucznicy pójdą pierwsi. Pójdziecie troszkę do tyłu, jesteście pierwszą grupą. Wszyscy łucznicy oprócz kawalerzystów pójdziecie naprzód. Tak, jeszcze raz tutaj was wystawię. Nie wycofujecie się na razie, ja będę decydować, kiedy się wycofacie. Kawalerzyści, pójdziecie mi ten tutaj i ja was... O! Wy się wycofujecie. I zaczynamy bitwę. Podjedźcie trochę. I strzelacie w toporniku, dobrze. Aha, oni zbiegną tutaj. Tak? Bo krasnoludzkie właśnie takie obronne, to nie nazwałbym twierdzą, ale właśnie obronne fortyfikacje mają takie fajne rzeczy, które nie mają inne. Okej, już do nas lecą żołdni krwi elfów. Jednakże dzisiaj nasza broń i nasi elfowie poznają krew krasnoludów. Jakie czołgi, strzały im praktycznie nic nie robią. Słuchać tylko, jak się od nich odbijają. Nadal 29. Okej, zażądajmy atak. Wy. Kurde, nacisnąłem FN przez przypadek. Okej, wy się ustawcie tutaj, na biegu. A wy... tutaj. Na biegu. A wy idziecie tutaj. Stop, teraz sobie ich tutaj rozdzielimy. Ty i ty tutaj. Nasz miecznik. Też na nich. Na nich, a Círdan od tyłu. Nasi zaczynają powoli ginąć. Case fire. Dobra, spróbujmy kawalerię rzucić. I wycofamy ich.
po szarży. I wycofać. Okej, ilu ich tu jest? 20, co? Jeszcze raz. Okej, ta batalia nie wygląda zbyt optymistycznie. Spróbujemy robić takie szarże, żeby ich osłabiać. Wtedy się paru ich krasnoludów wywróci, coś takiego, i nasi będą mieli szansę ich dobić. 12 już. Oj, z tej armii zostanie garstka. Okej, już 9, czyli taki właśnie rozrachunek kawalerii jest najlepszy. Już się wycofują, pięknie, nie będziemy już atakować kawalerią, po prostu. To jest dowódca? Chyba nie. Nie. Boss jest taki silny. Ustawimy się teraz tutaj. Tylko ja bym chciał... Ja bym chciał was... Kurde! Jak się robiło, żeby z formacji ich wykluczyć? Weźmiemy was tutaj. Zrobimy taki myk, może ich sprowokujemy ich. Ciebie damy... Tutaj. A ciebie... Tutaj. Tych łuczników damy tutaj, jeśli będą mieli zasięg, pięknie. A tych łuczników... Jeszcze ty. Nie, ty jesteś w tamtej grupie. I tych łuczników damy tutaj. Kawaleria. Wszyscy niech mają ostrzał otwarty. Okej, nie możecie strzelać. W tym problem, więc przekroczymy most. No, no, no. Ustawcie mi się... Kurde, ustawcie się właśnie tutaj. Łucznicy za wami. Oni biegną do nas? Czy mi się wydaje? Wydaje. Łucznicy tutaj. Kawalerzysta na moście. Tutaj. Idziemy. O Boże, komórka mi się wyładuje. Nie będę wiedział, kiedy odcinek skończy. Okej, 9 minut. Dajmy 10, jeszcze pół godziny. Okej, do 17:30. Okej. Teraz zrobimy tak. Was ustawimy tutaj. Później się wycofacie tutaj na szczyt. A was ustawimy tutaj. I też się wycofacie na szczyt za wami. I będziecie strzelać ze szczytu. A nasi żołnierze będą walczyć. Kawalerzystę damy troszeczkę bliżej. I przyspieszymy troszeczkę czas. Bo zanim się oni ustawią... Może minąć trochę czasu? No, ustaw się. Okej, już się zaczyna ostrzeliwanie. I oni wyruszają. My... Trochę podejdziemy. Lecą jak czołgi. Ucieczkajcie na górę. Okej, zrobimy tak. Wybiegniecie na nich, wy też centralnie. Biegniecie tutaj, tutaj. Wy idziecie na górę.
wy idziecie tutaj. Kawalerzyści jadą tutaj bez ostrzału. No. Nie strzelajcie. Okej, wycofujcie się, będziemy tak próbować robić. I jeszcze raz. I wycofujecie się. Wróg. I jeszcze raz. I wycofujecie się. A wy gdzie? No, idziecie tędy, tyle że naokoło, co? To idźcie sobie tędy. Jeszcze raz. I wracacie. Jeszcze raz. Okej, zabiliśmy im dwa lina. Jeśli dobrze pamiętam, dwa lin. Już się wycofują. Nie powinniście w ogóle stawać przeciwko nam. Okej, wyrżniecie ich, to jest kwestia czasu. I ustawcie się. O właśnie, tak, tylko że kawalerzysta nie stoi w miejscu. I wszyscy otwierają ogień. Czekamy na kolejnych. Kto idzie? Minersi. I teraz stop. Niech wszyscy strzelają w minersów. Okej, oni giną trochę szybciej. Nie mają, może dlatego, że nie mają jakiejś tam zbroi. Stop. Wszystkim odwołujemy rozkaz strzału. To jest tak, wy od razu, wy od razu. Wy przed siebie, wy również. Kawalerzysta trochę tutaj. Nie strzelajcie. Stop. Hold. Tutaj. Tutaj. A kawalerzysta od razu. Szarże. I wycofać się. Ile ich tam zostało? 11. 11. Jeszcze szarże. Okej, już się wycofują, więc... Nie ma. Już wykrwawienie się ich to kwestia czasu. Tak. Została jeszcze jedna jeden oddział. Więc zostawcie się. I otworzycie ogień. Okej, lecą strzały. I poruszają się już w naszą stronę. Okej, jednego już zabiliśmy. Okej, bo oni wolą tędy zlecieć, co? A naszych tutaj elfów? Aha, dupa jaś, my sobie uciekniemy. Nie tędy! Kretynie! Tutaj! Kurde, na górę! Ej, no co ty robisz? Co za... Debil! Zdupcaj! Zdupcaj na górę! Trzeba mu pomóc.
No, idź na tą górę. Co wy, ludziska, elfy, dzisiaj macie, co? I robimy tak. Stop. Okej, więc jednak uciekajcie, bo dostaniecie tak w dupsko, że głowa mała. Okej, to nie wyszło tak jak chciałem. Krążcie ich. Nie ty, Jezu, kawalerzysto! Ty stąd złaś, będziesz tutaj walczył. No okej, kawalerzysta już tam trochę odpocząć. Okej, sobie pójdźcie gdzieś tutaj. Jednak nie chcę jakoś tracić tych łuczników. A wy teraz tej cholery się wycofujcie. Zajedziecie ich od tyłu. Okej, wolę się ustawić na środku. I wycofajcie się. Tylko tak szybciej, no. Już mam wygraną. Jednak nie straciliśmy aż tylu ludzi, ile myślałem. Okej, reszta sobie poradzi. Wycofajcie się. I zwycięstwo. Okej, herbata się już mi skończyła. Straciliśmy 28 elfów. Okej, no nie była to aż tak zła bitwa, jakbym miał ją skomentować. Powiedziałbym, że nawet nam to dobrze ładnie wyszło. I właśnie tym sposobem oto pozbyliśmy się krasnoludów z naszego regionu. Już tutaj nie ma zagrożenia z ich strony. I teraz idziemy do Ereboru i prosimy o wstrzymanie ognia. I tyle. Okej, okupujemy. Okej, co ty chcesz? A, wal się. Okej, no. Przećwiczymy ich sobie. Przećwiczymy tego, tego i tych dwóch. Tu nie będziemy nic rekrutować takiego. Bo tutaj jakoś nie czuję, żeby ta osada była pod jakimś zagrożeniem.
Okej, w tej części chyba już wszystko. Czy coś jeszcze? Nie, wszystko. Teraz chodźmy pod naszego dyplomatę. A, ty się już ruszyłeś. Okej, też tutaj zdobyliśmy jakiś nowy... Tak, tak, to pamiętam. Okej, tu idą, tu się rekrutują, tam się rekrutują, więc tutaj też niektóre sobie nic nie zrobimy. Tylko damy koniec tury, jeszcze zapiszę na wszelki wypadek, gdybym coś jednak nie zrobił. I koniec tury. I teraz mamy dylemat, poruszać się armią z Kydrol Syrn na południe czy na południe czy na północ. Na południu mamy... Eledan, co? Sindar. Okej, Sindar. Okej, weźmiemy go. Weźmiemy go. Okej, chodzi mi o to. Na południu mamy Morię i orków i inne obozy. Na północy też mamy orków. I na północy jedyny taki argument, który trzyma mnie, żeby iść na północ, jest obrona tej osady. Jednakże widzę, że tutaj mamy łuczników. Idziemy na południe do Morii. Jak zdobędziemy Morię, nasza flaga zawiśnie w Morii, orkowie stracą i załamią ducha. Okej, ładnie, przećwiczyliście się tutaj. Co, przećwiczyliśmy się i ty jesteś od razu zły? Dziwne. Okej, mamy już wstrzymany ogień. Ale wam na tym zależy. Jak ty masz? Gelmir, już myślałem, że Grima. Okej. Co, tędy się nie ruszymy. Kurde. Bo... Czyli tak górą się nie ruszymy, będziemy musieli zejść z gór. Okej, do garnizonu. Jakby ich tutaj utrzymać? Do szczęścia trzeba im dać. Tutaj nie ma tego. To sobie zbudujemy. Spróbujmy wyciągnąć naszą armię. Nie, jeszcze nie. Za mały zasięg ruchu. Musimy mieć tą armię w ruchu, no. A, tak, odwiedzamy tutaj, co tu się dzieje. Okej, to Karas Galadhron jeszcze żyje. Zawsze to miejsce zdobyli chyba, mi się tak wydaje. Bo zbyt chyba późno zaczęliśmy działać. Jeżeli mam być szczery. Okej, spróbujmy wziąć naszą armię stamtąd. A, kapslot, nie tylko. Shit. Niezadowolenie, tak? Połączymy sobie ludzi. Okej, to ty zostaniesz. Ty zostaniesz. Ty? No, niskie. 60. Może im wybuduj... Aha, a nie, nie, to naprawdę nic nie ma. Tych? Dobra. Chociaż jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, na żółtym, bo na niebieskim to oni mogli się, by się zbuntować i wtedy już nic byśmy nie mogli z tym zrobić. Wyślemy może okręty, bo coś on tutaj będzie długo szedł. Jak wyślemy okręt... Skrócimy trochę ten czas. Okej, tutaj wszystko, tutaj też. Zapiszę grę tradycyjnie i postaramy się ruszyć armię już z tego Kydrol Syrn. No bo ludziska, no. Orkowie rosną w siłę, tak? Okej, ruszaj się na górę. Chyba, że poczekalibyśmy jeszcze na tych naszych... dwóch mieczników, co? O właśnie, o tym mówiłem, już idą. No ich zaatakujemy jednak, co? Będzie najlepiej. Wyjmijmy na razie wszystkich. Jest małe podatki, są. Zostawimy wam... Tych? Nie, tego nie. Tych?
O, pięknie. Może nawet nie wszystkich będziemy musieli zostawiać, ale ich zaatakujemy. Wszystkich tutaj musimy zostawić? Czy może tego musimy... O, no. Dołączasz się tutaj, wy idziecie jeszcze i dołączacie się do nas. Okay, to na razie się ruszamy. Dyplomat. Okej, jednak na czas. Zdołaliśmy to zrobić. Jeszcze tutaj orków nie widać. Bo bez nas, bez naszej interwencji orkowie na pewno by już zebrali te dwie i jeszcze tutaj Beorn, hale Beorna, które jeszcze należą do wolnych ludów Eriadoru. Koniec tury chyba. Czy naciskałem koniec tury? Nie? Zobaczmy tutaj. O, zapomnielibyśmy o nim. I tą armią pójdziemy może na... jeśli odzyskamy ludzi, nie? Na razie przypłyniemy do portu. Odnowimy armię i popłyniemy może na Dunę. Aj. Ten Katar. Tutaj się... A tu? Od razu by się może coś rekrutowali. Okej, ci nie wydają się zbytnio źli. I tutaj też... Nie, nic nie budujemy, tylko rekrutujemy tych. Okej, koniec tury, tak. Kandydat do adopcji. Eledan. No enemies? Kurczę, no utrzymanie, tak? Gdzieś ty? Tyś się tutaj uchował, tak? Nie, w zamku orkowym, okej. Okay. Tutaj się uchował. Jest. Pójdziecie tutaj. Ty wyjdziesz. Pójdziesz do tej armii. Się tutaj dołączysz później do niego. Na razie ich zaatakujmy. Uciekają. Gonić ich. I rozegramy bitwę na mapie bitewnej. Wiem, że to rozgrywanie takich małych bitew jest takie... No i jest to też taka... Jest dla mnie zbyt ciemno. No i w takiej pogodzie możemy grać. Co, musimy pod górę iść, tak? Czyli on się ustawi tutaj gdzieś. Łucznicy najpierw. O, mamy mało łuczników. I trzymajmy tutaj tych łuczników. Bo mamy ich dość mało, niestety. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Jednakże, no cóż... O, chyba masz nawet inny wygląd. Cóż... Chociaż można to sprawdzić. Nie, masz ten sam wygląd. Rozpoczynamy bitwę. Oni są... Tutaj. Okej, my się ustawimy... Tutaj. Chcę obserwować tą armię, czy ona się porusza, czy nie. Uciekają, co?
Nie, przemieszczają się tylko. Czyli ustawiamy się tutaj. Może trochę dalej tu, ale... Ja już myślałem, że do nas idzie. Idą. No, zatrzymaj. Idziecie, co? Troszkęś wyprął do przodu, no ale to jest jasne, w końcu jesteś kawalerzystą. Jednostki miotające zaczynają ostrzał na tych goblinów. Ty za... ostrzeliwaj tych. Jednostki, które poruszają się piesze... Nie piesze, chodzi mi o jednostki walczące. To znaczy, kurde, no zgubiłem słowo. Bez łuku. Jak się tutaj ustawią. Okej, okay, oni też zaczynają strzelać. Tak czy nie? Tak. Za blisko, kurde, jesteśmy. No tak, ustawiłem się za blisko. Teraz wszyscy na tych strzelających orków. Okej, wszyscy na tych Glorfindel goni. Okej, Glorfindel sobie da radę. Okej, dogonił ich. A czemu wy nie umieracie? W końcu jesteście lekką piechotą. Okej, zejdź na dół. Pewnie na kawalerię idzie. Zejdź tutaj. Stracimy jednego elfa. Ale... Kontynuuj. Wybij mu generała. Dobra, zrobimy to już inaczej. Goń go. Chyba, że go już zapiecie. Okej. Okay. Kogo? Oficer Shagbuk. Okej, okay, jeden elf. Ponieważ oni podejrzewają po prostu za blisko. Trudno. Będziemy przynajmniej mniej wydawać na armię. Chociaż ten jeden to naprawdę tyle pieniędzy kosztował mnie. Okej, pokonaliśmy go tutaj. Ustawimy tutaj strażnicę. O, i mamy Beorn. Ale on sobie tutaj ludzi zrobił. I dołączasz się. Później wy się dołączycie. Dyplomata. Ruszysz na morie. Odczaj się tutaj.
Moria, 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 Moria. You are mistaken, sir. My lord, at once. Moves depleted, sir. I cannot do that. Okej, po tej stronie. Okej, ustaw się tu. Okręt już płynie. Yes, captain! Moves depleted, sir! I koniec tury, zapiszemy grę. Koniec tury. Wsiadasz na okręt. I płyniemy. A mnie chrypka wzięła. Płyniemy tutaj. Okej, okay, plus. Rivendell, Forlond, Coldfells. Good. Rivendell zrektowali nam się już dwóch i myślę, że na dwóch możemy zaprzestać. Tutaj myślę też, że możemy zaprzestać. Okej, okay, dołączcie się. Ta armia nie podejdzie. Ty się też do nimi dołącz. I z tą oto armią wspaniałą ruszymy na Morię. Także będzie nieźle. Tu się już zbuduje nam za turę dyplomata, który pójdzie sobie tutaj na południe. I tu jest Moria chyba. Tu powinna być Moria. Okej, okay, to tyle w tym odcinku. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, na razie. Trzymajcie się.